witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dziś filmik taki z serii gadżet. Kupiłam fajny gadżet, tak mi się wydaje, że będzie fajny. I mam nadzieję, że będzie fajny. Widzieliśmy jakiś czas temu z Sobciem w internecie, dziewczyna pokazywała właśnie ten oto gadżet, ale nie identyczny ten, to znaczy, że nie tej firmy. Ta dziewczyna go kupiła w Action i była po prostu nim zachwycona. To jest fajny gadżet dla osób, które nagrywają, które robią zdjęcia, a więc dla nas. Dla nas bardzo fajna sprawa. To jest taki statyw, który ma wbudowaną kamerkę i jeśli ja się tu przesunę albo się tu przesunę, to ta kamera wyczuwa, gdzie jest nasza twarz i nasza kamerka bądź telefon się obraca i nas nagrywa 360 stopni dookoła osi właśnie tego statywu, a więc mega fajna sprawa. Mam nadzieję, że będzie działał. Powiem Wam, że ja już go kupiłam z 2 tygodnie temu, a dopiero będę go właśnie otwierała i testowała. A więc dziś filmik, testing tego gadżetu. Gadżet, wiecie, fajny i dla mnie, i dla Sobcia. Podejrzewam, że obydwoje będziemy używać i dla Nikolki, naszej małej youtuberki, a więc może się nam przydać. Holender, nie mogę go wyciągnąć. Tak tu jest wsadzony. Zastanawiam się, czy on potrzebuje baterii, ale już widzę, że nie. Tak mamy zapakowany w taki woreczek. Wyciągamy sobie. O, tak wygląda. Tu sobie wkładamy, zobaczcie, telefon. Ale to tak ciężko chodzi. A, dobra, bo to chyba można przekręcić. Czy nie? Czy to musi być na wprost? Można chyba jakoś przekręcić, tylko trzeba wiedzieć jak. O, można, dobra. O, bo ja będę częściej tak. I to sobie przykręcamy, mamy tu taką podstaweczkę. Przykręcamy sobie to do tej podstawki. Albo nie przykręcamy. A, przykręcamy. Blondynka jak się bierze za montaż, to tak właśnie wygląda. O, tak, tak, tak. Elegancko. I gdzieś tu pewnie się to włącza. O! O! I wiecie, że to za mną chodzi? Chodzi za mną, naprawdę! O, widziałeś? Widziałeś, kurwa? No dobra. A więc gadżet wygląda w ten sposób. Zobaczcie, tu mamy kamerkę. Ja już tą kamerkę sobie włączyłam. Nie mam pojęcia, czy to zielone światełko, które się zapala i gaśnie, czy dlatego, że jest słaba bateria. Nie wiem. W każdym bądź razie tu sobie włączamy, mamy włącznik i od razu to działa. Od razu chodzi za Waszą twarzą. A więc stawiamy. Jedyny minus to to, że tego nie weźmiecie sobie, tak jak ja mam teraz statyw góra, dół, niżej, wyżej, tylko musicie sobie to na czymś postawić. No i do zestawu jest dołączony kabelek USB, żeby to naładować, a więc super sprawa, że nie jest to na baterię. Nie mam zielonego pojęcia, ile czasu to działa po naładowaniu pełnym. Może to można jakoś wydłużyć, żeby było wyższe. Wiecie, chyba można, bo to zobaczcie, tu pokazane jest, jakby można było wydłużyć. A nie, to można przykręcić do takiego statywu, wiecie, jak ma na przykład mój Sobcio, albo może do tego, który teraz mam, też by można było, pomyślę. W każdym razie teraz będziemy testować, już Wam pokazuję. No i już, kochani, zostaliście zamontowani do tego statywu z kamerką. No i zobaczcie, Kundzia się przesuwa. O, działa! Działa, ale fajny gadżet, ale tu nie idzie góra-dół. Nie. Nie. Nie, tylko nam się to obraca dookoła, aż wstanę.
Hello, tu jestem. Hej. No nie. Myślałam, że na przykład jak pójdę sobie z drugiej strony stołu, to się będzie. To chyba musi być tak, że ja, zobaczcie, jestem tutaj. O, tak, rozumiem. Musi kamerka być cały czas na wysokości twarzy. Jak ja wstałam, to po prostu kamera mnie nie widziała. Cały czas, kręcę cały czas tym i to się za mną obraca. No mega. Powiem Wam, że mega fajny gadżet. O, Nikolka przyszła, zobacz, odpaliłam ten gadżecik. Mega fajny gadżet, bardzo polecam. Zobaczę jeszcze, jak to będzie w użytkowaniu. Powiem Wam, że ja kupiłam sobie ten statyw na Allegro. O, tu mamy. On szuka chyba mojej twarzy. Ja mam tej firmy i ja jestem zadowolona. Patrz, Nika, patrz. Widzisz, tylko trzeba mieć twarz na wysokości kamery, bo tu jest kamerka. I on tutaj ci tędy jedzie. Fajne, nie? Naprawdę fajne. Kamerka kosztowała mnie, statyw z tą kamerką kosztował mnie, nie pamiętam, około 100. A więc drogie to nie było, do najtańszych też nie należało. Ale wydaje mi się, że jeśli ktoś tak jak ja, czy mój mąż, czy nawet już Nikolka coś działa z internetem i pracuje w związku z tym, to naprawdę fajna, przydatna rzecz. Tak jak ja nagrywam jakieś hole zakupowe, mega fajne, bo gdzieś tam się odsunę na chwilę. Zobaczcie. No mega to jest, no nie powiecie, że nie jest mega, no. Ja jestem zadowolona, więc mam nadzieję, kochani, że ten filmik Wam się podobał i że Was zainteresował. Jeśli macie ochotę, żebym więcej takich gadżetów tutaj wrzucała, najróżniejszych, to po prostu napiszcie mi w komentarzu, jestem za. Powiem Wam, że nawet się zastanawiałam, czy właśnie nie kupować różnych gadżetów, takich, które mnie interesują i Wam pokazywać, ale musicie mi napisać, czy jesteście zainteresowani czymś takim. A więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam Was serdecznie do oglądania moich kolejnych odcinków. Do następnego. Pa!